Witam, przedstawiam buty Five Ten Sleuth. Jest to najlżejszy sznurowany model tej marki. Wyglądają bardzo niepozornie i jak na buty rowerowe są dość lekkie, bo ważą niecałe 800 gram. Nie posiadają żadnych wzmocnień, jedynie pięta jest lekko usztywniona, więc nie porównujcie ich do freeriderów. Jest to model, w którym można chodzić na co dzień, a do tego skorzystać z zalet gumy Stealth i jej genialnego trzymania. Nie nadają się do ostrej jazdy w bikeparkach. Raczej założy się na przejażdżkę z dziewczyną po mieście albo szybką trasę po lesie. Oczywiście, jeśli ktoś nie potrzebuje dodatkowej ochrony, tak jak to Five Teny, są solidnie wykonane i powinny znieść wiele. Nie polecałbym jednak kopania w nich i stania po kostki w błocie, gdyż to może je szybko wykończyć. Ciężkie warunki powinna lepiej znieść wersja cała skórzana. Podeszwa nie jest super sztywna, więc nie będziecie się czuć, jakby ktoś przyczepił wam kawałek deski do stopy i spokojnie przechodzicie w nich cały dzień. Rozmiarówka to typowa Adidas. Ja mam 44 2/3, czyli wkładka o długości 285 mm, a moja stopa ma 277. Nike noszę w rozmiarze 44,5, więc rozmiary się pokrywają. Te Five Teny występują w różnych kolorach i paru odmianach, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Co więcej, te buty w promocji można znaleźć za nieco ponad 200 zł, więc chyba nic więcej nie trzeba. Jeśli szukacie lekkich i w miarę przewiewnych butów, które są solidne i mają super trzymanie, to Sleuthy będą wam pasować idealnie. Dzięki za obejrzenie, jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. A jeśli filmik wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!